serdecznie. Mam nadzieję, że podobają Wam się okoliczności przyrody, ale stwierdziliśmy, że jeśli Biesiada Nadburzańska, no to musi być nad Bugiem. Na razie jeszcze słonko przygrzewa, ale myślę, że zaraz da nam troszkę już ukojenia. Słuchajcie, dzisiaj to wszystko dla Was. Chciałbym w imieniu starosty bielskiego pana Mariusza Filipiuka, jak i całego zarządu oraz całej Rady Powiatu życzyć Państwu dzisiaj wspaniałego wieczoru, udanej zabawy. Cieszę się, że jest tutaj tak nas dużo w takich okolicznościach właśnie przy samym Bugu. Życzę wszystkim udanej imprezy i wszystkiego dobrego. Poszedłem, jestem na Biesiadzie Nadburzańskiej już nasty raz za czasów wójta Trybuchowicza. Wiele razy w ostatniej kadencji mniej, ale jak to mówią, gdzie zapraszają, bywam rzadko, gdzie nie zapraszają, nie bywam wcale. A teraz za wójta Misztara myślę, że co roku jest pięknie, jest dobra atmosfera. Dziękuję za to, że mogę być z Wami, bo to poczucie wspólnoty, które powinno towarzyszyć każdej biesiadzie, jest najważniejsze. Bawcie się dobrze. Takie piękne tereny i skoro mamy takie fantastyczne wydarzenie jak Biesiada, no to czemuż nie przyjechać do Was akurat motocyklem i będę namawiał wszystkich moich kolegów motocyklistów, akurat kilku przyjechało ze mną, żeby odwiedzali Was, odwiedzali Sławatycze, Wasze piękne tereny, piękne miejsca, bo mam nadzieję, że Pan Wójt jeszcze ma taką masę pomysłów, że też turystycznie będziemy chcieli trochę rozwinąć nasz region nadburzański.
pragnę jako komisja bardzo serdecznie podziękować tym wspaniałym paniom, gospodyniom, które naprawdę stanęły na wysokości zadania i dzisiaj nas tutaj wszystkich tak wspaniale ugościły. Zapraszam przedstawicieli koła gospodyń z Nowosiłek, z Krzywowójki, ze Sławatycz, z Jablecznej i z Lisznej. Więc pierwsze miejsce niestety ląduje na Nowosiłek. Wielkie brawa dla tych pań.